Karolina Grabowska, witam i zapraszam na Kalejdoskop Beskid News. A w wydaniu uroczyste obchody 150-lecia Bielskiej Szkoły Przemysłowej. 10. Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaudę Kantem. Bieg Świętego Huberta za nami. Cenne 3 punkty. Eko Nagroda dla Bielska Białej. Festiwal Piosenki Europejskiej. 16. Cross Beskidzki oraz 7. Ride Nordic Walking. Zaczynamy! W miniony piątek odbyły się uroczyste obchody 150-lecia Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Rok 2014 to rok wyjątkowy dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Popularna przemysłówka świętowała jubileusz 150-lecia. W ramach obchodów zorganizowano piknik rodzinny i sesję naukową, a zwieńczeniem była gala. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Bielskim Centrum Kultury. Gości, wśród których znaleźli się absolwenci, dyrektor Jacek Bielenin oraz nauczyciele związani z placówką, powitał Bogdan Sroka, pełniący obecnie funkcję dyrektora. W wystąpieniu okolicznościowym dyrektor Sroka, związany ze szkołą od wielu już lat, przypomniał historię i opowiedział o zmianach, jakie zaszły w przemysłówce na przestrzeni lat. Do udziału w uroczystościach zaproszenie przyjęli także m.in. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Roman Pindel, poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, prezydent miasta Bielska Białej Jacek Krywult oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber. Goście złożyli gratulacje na ręce dyrektora Bogdana Sroki. Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla nauczycieli. Po zakończeniu części oficjalnej na scenie Bielskiego Centrum Kultury pojawili się uczniowie, którzy programem artystycznym udowodnili, że mury szkoły opuszczają nie tylko doskonale przygotowani fachowcy, ale i osoby niezwykle utalentowane. W pierwszej części publiczności przybliżono dzieje przemysłówki. Po mini spektaklu na scenie pojawiło się trio gitarowe. Część artystyczna zakończyła się pokazem mody. Warto nadmienić, że uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej od lat odnoszą znaczące sukcesy w konkursach dla projektantów mody. Uroczystości zakończono w gmachu przemysłówki. W minioną sobotę w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego w Jasienicy odbył się koncert muzyki chóralnej w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Chórów imienia Kazimierza Fobera. Chóry goszczące na tegorocznym Gaudę Kantem można było usłyszeć w kilku kościołach diecezji bielsko-żywieckiej. Jeden z takich koncertów odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego w Jasienicy, gdzie wszystkich gości powitał gospodarz gminy Janusz Pierzyna. Dobry wrażeń, minę skarbnego w popołudnia, a mówi się, że jak to śpiewa, modli się dwa razy. I myślę, że wszyscy będą modlić się dwa razy. Bardzo serdecznie dziękuję. W murach świątyni rozbrzmiały piękne kompozycje w wykonaniu chóru chłopięcego z Bochni. Chór ten cieszy się ogromną popularnością i uznaniem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W jubileuszowym festiwalu Gaudę Kantem udział wziął również misyjno-bazylikowy chór świętego Grzegorza przy Bazylice Franciszkanów w Katowicach Panewnikach.
festiwalu Gaudę Kantem sięga 1996 roku. Wtedy to po raz pierwszy w Oświęcimiu z inicjatywy Kazimierza Fobera odbyła się impreza churalna. Na przestrzeni lat festiwal ulegał licznym przeobrażeniom. Zawsze jednak celem nadrzędnym było upowszechnianie muzyki churalnej. W 1999 roku festiwal został przeniesiony do Bielska Białej. Chóry goszczące na tegorocznym Gaudę Kantem można było usłyszeć w kilku kościołach diecezji bielsko-żywieckiej. Miłośnicy jazdy konnej spotkali się w minioną sobotę w Międzyrzeczu Górnym przy okazji biegu świętego Huberta. Co rok w październiku pasjonaci koni oraz myślistwa spotykają się w Międzyrzeczu Górnym, by wspólnie świętować. Nie inaczej było 18 października, gdzie na terenie ujeżdżalni klubu jazdy konnej Solka zebrali się jeźdźcy, myśliwi oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Jasienica i okolic. Powitania gości i oficjalnego otwarcia biegu świętego Huberta dokonał Janusz Pierzyna. Serdecznie dziękuję organizatorom, państwu Solarz, którzy po prostu rodzinnie już podchodzą do jeździectwa i to cieszy, kiedy podziwialiśmy córkę, kiedy jeździła jeszcze w czankach, to nie myśleliśmy, że tato się aż tak zaangażuje. I chwała wam, że to jest wasza pasja już rodzinna, ale również udostępniacie ten teren dla innych, którzy chcą rozpocząć tą przygodę z koniem. Zabawa, a być może już później trochę większe zawody i będziemy państwa oglądać i podziwiać i dopingować na różnych olimpiadach. I tego państwu z całego serca życzę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli patrzeć na tych, którzy zmagają się, bo to nie prosto jest dosiąść konia, no i pokazać ten kunszt jeździecki. Mówię o tym z całym przekonaniem, bo też mi było dane parę razy w życiu konno jeździć, więc nie jest to, jakby się to wydawało, takie proste. Także życzę państwu udanego dnia, przyjemnej zabawy, widzom dobrego odbioru, a przede wszystkim bezpieczeństwa, by dzisiejszy dzień, ten drugi etap pod Tanzbudą, tak po naszemu mówiąc, był równie udany i szczęśliwy również dla państwa. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Po części oficjalnej zastęp wyjechał na poszukiwanie lisa, a publiczność zaproszono na pobliską łąkę hubertusową, gdzie organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Tradycyjnie już największą popularnością cieszyło się wspólne pieczenie kiełbasek, bo któż z nas nie tęskni za biesiadowaniem przy ognisku? Nieodłącznym elementem corocznego święta jeźdźców i myśliwych jest pogoń za lisem i tradycyjny wyścig. Impreza w Międzyrzeczu zakończyła się zabawą taneczną. Piłkarze TS Podbeskidzie w minioną sobotę podejmowali na własnym boisku drużynę Górnika Łęczna. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bielszczan. Upragnione 3 punkty na swoim koncie wreszcie zapisali podopieczni Leszka Ojrzyńskiego. W meczu z Górnikiem Łęczna przerwali passę niepowodzeń i choć nie pokazali dobrej gry, to wynik usatysfakcjonował kibiców. Już w pierwszej połowie górale mieli kilka szans na pokonanie bramkarza rywali. Niestety, ku rozpaczy kibiców popełniali, chciałoby się powiedzieć, szkolne błędy. Sytuacja na boisku dała impuls do działania piłkarzom z Łęcznej, którzy odważnie przystąpili do ataku. Niestety i w tym przypadku ambicje przerosły możliwości. Żadna akcja nie zakończyła się sukcesem.
Po przerwie w drużynie górali zaszły zmiany. Trener Ojrzyński postawił na doświadczonych zawodników. Na murawie pojawili się Piotr Malinowski i Robert Demian. Zmiany zaowocowały zdobyciem bramki w 68 minucie. Idealne dośrodkowanie Adama Pazio wykorzystał Demian, który jako jedyny tego dnia zapisał się na liście strzelców. Sobotnie spotkanie trudno nazwać emocjonującym widowiskiem sportowym. Cieszy jednak wygrana i zdobyte punkty. Bielsko-Biała, triumfatorem ogólnopolskiego konkursu na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji. Gmina z misją. Konkurs jest jednym z elementów kampanii edukacyjno-informacyjnej Misja Emisja, zorganizowanej przez ABRYS przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ideą konkursu była promocja inicjatyw mająca na celu likwidację niskiej emisji. Za każdą z nich jednostki samorządu terytorialnego w czasie trwania konkursu otrzymywały punkty, które zadecydowały o kolejności pozycjonowania na listach rankingowych. Miasto Bielsko-Biała otrzymało 62 punkty za 27 zgłoszonych przedsięwzięć. Wśród nich były m.in. takie działania jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na ekologiczne, czy wymiana taboru komunikacji miejskiej na bardziej ekologiczne. Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu Piosenki Europejskiej, który odbędzie się w Wiśle już w najbliższy piątek. Każdy uczestnik zaśpiewa piosenkę w języku ojczystym oraz w języku kraju Unii Europejskiej. Festiwal ma na celu propagowanie idei jedności europejskiej w postaci śpiewu w różnych językach. Dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie, który jest dostępny na stronie www.wisla.pl. Zachęcamy do udziału w 16. Krosie Beskidzkim oraz 7. Rajdzie Nordic Walking. Zawody odbędą się już najbliższą sobotę. Start i meta bulwary przy hali sportowej w Węgierskiej Górce. Zgłoszenia przyjmowane będą w sobotę w godzinach od 8 do 10. Start biegu przewidziano na godzinę 10.20 na 100, 200, 400 i 800 metrów. O godzinie 11 start biegu głównego oraz uczestników rajdu Nordic Walking. Szczegółowe informacje, regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.węgierska-gorka.pl. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Zapraszam już za tydzień na kolejny kalejdoskop.